Witam kochani. Dzisiaj kręcimy następny odcinek Kuchni Jasia Wędrowniczka. Ze mną jest szef Tomek. Ja jestem szef Arek. Dzisiaj będzie poważne cięcie, krojenie, dużo krojenia, może tak powiem, dużo krojenia. Tatar wołowy, klasyka, wołowina plus dodatki. Tomku, może coś powiesz o dodatkach. Tutaj mamy przygotowane borowiki z naszych podkarpackich lasów, marynowane. Do tego ogórek kiszony tradycyjnym sposobem naszych babci. Do tego mamy cebulkę dymkę, kapary, sól morska, jajka domowe i polędwicę mamy schłodzoną. Bo musimy wspomnieć o tym, że będziemy pracowali z surowym mięsem. Dlaczego tak? Czysta deska, czysty nóż, przede wszystkim czyste rączki. Oczywiście, jak najbardziej. No i polędwica wołowa, no wspomnimy o niej, że to jest najlepsza część mięsa wołowego. Można użyć ligawy wołowej, oczywiście tak samo jest chudy mięsień, twardy mięsień. Jedynie podczas siekania trzeba uważać, żeby pominąć wszystkie tkanki łączne, chrząstki, żeby po prostu oczyścić. Na początku są złe do siekania, a jeszcze gorsze są do jedzenia. Jak najbardziej. Czyli polędwica wołowa. I tutaj się zgadzam z kolegą, także ja wyciągam sobie polędwicę teraz. Tak, ja się zajmę siekaniem polędwicy, bo powiedzmy o tym, że będziemy robili tatara siekanego, nie mielonego, gdzieś jakąś maszynką, coś, pójście po łatwości, siekany. Polędwica wołowa, schłodzona. Na deseczkę. Piękne różowe mięso. Piękne różowe mięso. Nakroimy, widać, poprzerastane. Odkroimy sobie odpowiednio Przygotujemy na jedną porcję, myślę. Tak, będziemy przygotowywali na jedną porcję. Tomku, to wraca do lodówki. Ja się zajmuję krojeniem polędwicy. Będziemy kroili ją jak najdrobniej i muszę przypomnieć o tym, że będziemy ją skrapiali oliwą z oliwek, ogólnie olejem, który po pierwsze jest nośnikiem smaku, a po drugie będzie nam pomagał w tym, żeby się nam za bardzo mięso nie utleniło, bo po prostu im się bardziej mięso nagrzewa, tym się robi bardziej blade. Tutaj mamy olej z oliwek, możemy użyć oleju lnianego, różnego oleju i siekamy drobno. Teraz kolega w międzyczasie przygotowuje tutaj polędwicę. Ja może zajmę się dodatkami pozostałymi do przygotowania tatara. Może zacznę, najpierw posiekam ogórka, bardzo drobną kosteczkę. Następnie będziemy dodawać też posiekane drobne borowiki, bardzo drobną kosteczkę również. Całość później podamy, tak jak zobaczycie, w całości przygotowany nasz filmik na desce drewnianej. Troszeczkę odchodzimy od takich stereotypów, że podajemy na porcelanie. Tradycyjnie troszkę coś innego. Różnie można podejść, może podejść na desce. Przychodzi o to, żeby było ładnie, schludnie, smacznie. Przede wszystkim smacznie, żeby ludzie do nas, do naszej restauracji wracali, nie omijali nas szerokim łukiem. No, naszą dewizą jest zawsze tak, smacznie, regionalnie, sezonowo. I przede wszystkim rodzinnie. Miło. W miłej atmosferze. Każdy, kto do nas przyjdzie zadowolony, wyjdzie zadowolony, o to chodzi. Tomku, ja mam w sumie... Arku, mięso ja mam ogóreczka już pokrojonego. Mięso mam w sumie teraz już przesiekane. Przesiekam cebulkę, dymkę. Tomku, jakbyś mógł dla mnie przesiekać kilka kaparów. Oczywiście. Pomieszam je z mięsem, tylko nie za drobno, tak żeby po prostu klient wyczuł smak. Ktoś, kto go spożywa, jeżeli go zgryzie tego kapara, żeby poczuć całą tę jego słoność, kwaskowatość, żeby mu to podkreśliło walory. Arku, proszę bardzo. Naszego dania. Dzięki. No i to po prostu troszkę jeszcze wkroimy w nasze mięso. Moje mięso już jest w sumie przesiekane, dosyć drobno. Będzie na pewno przyjemne. Rozpływało się będzie w ustach. Teraz potrzebuję przełożyć do miski. Ja teraz w następnej kolejności mamy tutaj. Zajmę się siekaniem marynowanych borowików. I oczywiście to, o czym żeśmy mówili, cały czas mięso schładzamy, bo ono jest surowe. Także Tomku, przeproszę Cię. Nie bo... może
Tak, temperatury nabrać. Tak. Nie może nabrać temperatury. Im zimniejsze, tym przyjemniejsze w jedzeniu, w wyglądzie. Podamy go sobie na desce. Mamy naszą deseczkę. Układamy dodatki. Niektóre masz już gotowe, Tomku, pozwolisz? Tak, tak. Łyżeczkę. Mamy łyżkę. I myślę, że tak. Zaczniemy od cebuli dymki, drobno posiekanej. Wszystko ułożymy dookoła. Będzie tak. Cebulka, ogórki, grzybki. Na górę pójdzie mięso. Czyli mamy tak. Mamy, myślę, Tomek, że jest wystarczająca. Wystarczająca porcja, też tak myślę. Teraz mamy ogórki. Teraz mamy ogórki. I na końcu grzybki. Grzybki mamy, jest fajnie. Jest po naszemu, borowik nasz podkarpacki, marynowany, świeży, pachnący, malutki. Czyli dodatki mamy ułożone, Tomku. Główny składnik, czyli posiekana polędwica wołowa. Proszę bardzo. Doprawimy ją, o, nie doprawiliśmy jeszcze. Świeżo mielony pieprz, Tomek, sól morska. Lekko przemieszać. Jest lekko przemieszana. I teraz formujemy sobie coś na wzór, nie wiem, kulki mięsa, pulpeta. Można i tak nazwać, oczywiście. Wybiję jedno jajko, będziemy potrzebowali jedno żółtko. Mięso jest uformowane, można zobaczyć, jak jest. Pamiętajmy oczywiście o zachowaniu. Doprawione, widać kapary, nie za drobne. Ktoś je zgryzie, poczuje całą tą kwaskowatość kaparu, słoność. I to rozkładamy na nasze dodatki. Pamiętajmy również o higienie przy podawaniu surowych jajek. Jeśli chodzi o jajka, my wcześniej tutaj z Arkiem żeśmy je sparzyli z korupki, także jajko już jest przygotowane. Tak, bo żeśmy wspominali, no, przy robieniu tatara to jest bardzo ważne, no, bo to jest surowe mięso, surowe jajko, jak najbardziej. Tomku, zrobimy mały otwór na środku naszego, że tak powiem, pulpeta na żółtko. Proszę bardzo. No i teraz w sumie można powiedzieć, że tatar jest gotowy, jeszcze jakieś małe dodatki typu kapar i troszeczkę oleju z oliwek. To jest po prostu taki punkt dekoracyjny. Czyli nasz tatar już można powiedzieć jest gotowy, jest kompletny. Zapraszamy do naszej restauracji Jaś Wędrowniczy, gdzie zawsze wszystko jest. Nacisk jest na regionalizm, sezonowe produkty, smak. Rodzinna atmosfera, klient musi być zadowolony. Dzięki za współpracę. Dziękujemy za współpracę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.